proszę Państwa, wachlarze, bo gorąco, bo wspaniałe emocje i Claudia Ledursi z nami, a chociaż rozmawialiśmy ostatnio, to dzisiaj mogę się już zapytać, jakie emocje po pierwszych odcinkach Hotelu Paradise? Pierwsze odcinki za nami. I wiecie, co jest super? Super jest to, że faktycznie ten czas, który upłynął, pozwala mi teraz na to, że ja się czuję, jakbym oglądała te odcinki zupełnie pierwszy raz. Emocje są niesamowite. Uczestnicy mam wrażenie, że dopiero się rozkręcają, chociaż już widać, że oni dokładnie wiedzieli, po co tam przyszli. Ja już dokładnie wiem, kogo lubię, a kogo raczej nie. nie mogę tak powiedzieć, zakrywam nas, nie mogę. Lubimy wszystkich i obserwujcie, każdy ma swoich faworytów. Następnym razem. Klaudia, a jak ty się sobie podobałaś po tych odcinkach? Wiesz co, po tych moich nieszczęśliwych dwóch pierwszych sezonach, każdy następny będzie tylko lepszy, więc nieźle. Ja bym nawet nie wspominał tych dwóch pierwszych sezonów, bo naprawdę tak się pięknie rozwinęłaś, co wielokrotnie podkreślałem, że jakby już to idzie tylko w jak najlepszą stronę. Powiedz mi proszę, bo Hotel Paradise jest według mnie początkiem tego, co możesz osiągnąć, jeżeli tylko będziesz chciała w telewizji. Czy ty też masz takie ambicje i marzenia, by robić coś jeszcze, w którą stronę? Wiesz co, oczywiście ja jestem zawsze żądna wrażeń i teraz to, co mnie dotyka, to mnie spotyka taka cudowna przygoda życia i się absolutnie nie zamykam na nic, ale też nigdy nie planuję i się nie zastanawiam, nie nastawiam, bo jak ja będę, wiesz, na coś liczyła, czy czegoś oczekiwała, to potem może spotkać mnie tylko przykre rozczarowanie. Ale niektórzy, jak powiedzą swoje życzenie przed kamerą, to ona się potem nagle spełnia. Tak? Tak. No dobra. Więc może coś Cię interesuje po prostu, w którą stronę? Jestem taką osobą, która interesuje się niemalże wszystkim, bo ja jestem takie ciekawskie jajo, wszystko mnie interesuje, co, jak zrobione, więc wydaje mi się, że w każdej, absolutnie każdej materii, dziedzinie bym się sprawdziła. W Hotelu Paradise jest wspaniały bohater główny, jest to Kisiel, kot. No i ja się zdziwiłem, że uczestnicy czwartej edycji od razu znali jego imię, wchodząc do domu. Jak to jest możliwe? Czwarta edycja miała to szczęście, że zanim wyruszyli na Zanzibar, to już w telewizji pokazały się pierwsze odcinki. Oni dokładnie wiedzieli, co, gdzie i jak, znali Kisia, byli na bieżąco. A wy dlaczego go tak nazwaliście? W sensie to byli uczestnicy, to byliście wy? Wiesz co, właśnie wstyd się przyznać, jakaś geneza tego jest, a ja tego nie pamiętam. A zapytasz i skrobniesz nam potem? Tak, dam znać. To tak się umawiamy, a my znikamy. Dziękujemy. Dzięki.